Dominika, czyli partnerka Marcina Hakiela, odpowiedziała na wiadomość, którą dostała od internautki. Nie zabrakło szpili wbitej Kasi Cichopek. Wszyscy fani kobiety mogli zobaczyć długą wiadomość. Partnerka Marcina Hakiela, Dominika, od pewnego czasu jest jedną z najgorętszych postaci polskiego showbiznesu. Niedawno z dumą ogłosiła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka ze znanym tancerzem. Partnerka Marcina Hakiela wkroczyła do show biznesu. Dominika, nowa partnerka Marcina Hakiela, zaczęła pojawiać się u jego boku w 2023 roku. Od tego czasu chętnie dzieli się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do poprzedniej ukochanej Hakiela, Dominika nie unika błysku fleszy i z zaangażowaniem eksploruje celebrycki świat. Kilka miesięcy temu Marcin i Dominika pojawili się na hucznej imprezie urodzinowej Pudelka, gdzie z dumą oznajmili, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. W mediach społecznościowych Dominika regularnie publikuje zdjęcia, dokumentując kolejne etapy swojej ciąży. Ukochana Marcina Hakiela aktywnie relacjonuje ten okres, pokazując rosnący brzuch oraz zdrowy styl życia. Partnerka Marcina Hakiela złośliwie o Kasi Cichopek. 14 sierpnia Dominika zamieściła na Instastories treść wiadomości, jaką otrzymała od internautki. Kobieta napisała do niej, jak się czujesz, wiedząc, że nie będzie ścianek w Polsacie, na których byś z pewnością brylowała, pokazując swój outfit. Za to Kasia wygląda jak milion dolarów i zgarnia dosłownie wszystko. Prawdziwa kobieta wielkiego sukcesu. Jak sobie z tym radzisz? W ten sposób nawiązała do tego, że Marcin Hakiel znika z Tańca z Gwiazdami, podczas gdy jego była żona, Kasia Cichopek, na dobre rozkręca karierę w Polsacie, gdzie dostała M. Inaczej, własny program, partnerka Marcina Hakiela zdecydowała się udzielić odpowiedzi. Nie zabrakło przy tym drobnych złośliwości. Pomijając fakt, że chyba inaczej wyobrażam sobie milion dolarów oraz sukces, to powiem tylko tyle, kochana, stay tuned. Jeszcze nie jedna ścianka, outfit i wywiad przede mną, także będę miała okazję jeszcze trochę pobrylować, w przeciwieństwie do ciebie. W każdym razie ja radzę sobie świetnie, a ty jak sobie z tym poradzisz? Odpisała w swoim zaczepnym stylu.